Dzień dobry. Oj, dzień dobry. Moi drodzy, trochę mi zajęło, żeby wrócić do tych live'ów tutaj na żywo. Wszystkie live'y są na żywo. Trochę mi zajęło czasu. Ostatnio było bardzo mało energii do działania i temu tematowi energii działania. Właściwie troszeczkę sabotażu siebie. Poświęcę jutrzejszy podcast. A dziś tutaj na Instagramie wchodzimy w te przestrzenie ciała, zdrowia. Też troszeczkę będę poruszać tematy dotyczące ciała, odchudzania i tłuszczyku. Czyli tak szerzej, może szerzej, nie szerzej, ale wszystko. Co dotyczy ciała, co dotyczy zdrowia i łączy się z duchowością, z rozwojem. Temat, który w ogóle o dziwo można dość szybko sobie zmienić, w sobie zmienić, sobie rozwinąć. I ja myślę, że poświęcę temu czas, no tak około miesiąca, może nawet do końca roku, więc miesiąc plus do świąt. Ciało, zdrowie, zapraszam Was do tego, żeby pytać. Bo to te wasze pytania zawsze to jest takie fajne współtworzenie tych live'ów. Jeśli nie jesteście na żywo, zapraszam, żeby pytać, wrzucać te pytania, czy to jest YouTube, czy to jest Facebook. Na żywo jestem na Instagramie, ale później zawsze kopiuję i udostępniam te live'y na innych platformach. Ciało i zdrowie w rozwoju, ciało i zdrowie w duchowości. Wiele osób do duchowości, do rozwoju, do tego zajrzenia do siebie trafia poprzez ciało i zdrowie. Trafia albo dlatego, że coś się zaczyna z ciałem dziać, ciało zaczyna chorować lub boleć i poszukiwania, leczenia, rozwiązania doprowadzają na tę drogę duchową, albo niektórzy zaczynają czasem tą drogę w ogóle od ruchu, na przykład od jogi, tak? I dalej idą sobie głębiej w oddech, medytację i dalszy rozwój duchowy, serce, umysł. Dla mnie ciało i zdrowie jest elementem rozwoju duchowego, jest informacją z zakresu mojego rozwoju, tego, gdzie ja w tym momencie jestem. Informacją, która jest tak samo ważna i tak samo możliwa do odebrania, jak wszystko to, co pochodzi z umysłu, czyli co myślę, jak się zachowuję, jak reaguję, w którą stronę idą moje myśli, w stronę frustracji czy gniewu, na przykład. Oczywiście to, jak się czuję, jest też zawsze informacją, elementem naszego rozwoju, czyli. No właśnie, ten gniew, ta złość, te nerwy, bardzo często nerwy, taki świetny wskaźnik na to, żeby sobie tam zajrzeć, czyli co myślę, co czuję, ale trzecim dla mnie takim elementem, który ja odkryłam dość późno, zaczęłam z tego w pełni czytać i się w pełni tym zajmować, jest ciało. Ciało mówi do nas, no nieprzyjemnie, tak samo jak emocje nerwów, gniewu, złości czy agresji, tak samo jak myśli, tworzenie sobie czarnej chmury nad swoją przyszłością, tak samo ciało mówi do nas osłabieniem, na przykład energetycznym, które mi przed chwilą towarzyszyło, mówi do nas chorobą, mówi do nas przeziębieniem, mówi do nas naszymi siłami do działania, naszą energią, mówi do nas bólem. Ciało to jest narzędzie w rozwoju duchowym, w moim mniemaniu, tak jak ja to czuję. Dziękuję pięknie za dobre słowo. Ktoś napisał, pani jest moim aniołem. Wow. Dzień dobry. Ciało w moim odczuciu jest takim elementem komunikacji, głębokiej komunikacji duchowej. I zadbanie o to ciało i zdrowie powoduje, że po pierwsze chorujemy mniej, bo nie musi nam tak informacja iść bardzo wyraziście. Możemy ją sczytać z lekkich pierwszych objawów.
I zaopiekowane, zadbane ciało daje nam lepszy dostęp do siebie. Co mam na myśli? W ogóle dlaczego ja się zajmuję ciałem i dlaczego tak naprawdę to dość późno w tym swoim rozwoju? Bo ja się w rozwoju zapętliłam na poziomie umysłu i serca. Zgłębiłam te tematy wzdłuż i wszerz, jak to wszystko działa, z myśli do czucia, z czucia do myśli, jak to wszystko ogarnąć w prawie przyciągania itd., itd. A ciałko spychałam. Później dasz radę, wstawaj o 5, do medytacji siadaj. Taka presja była na ciało. No i to ciało w tej presji zaczęło troszeczkę się w pewnym momencie nie zgadzać. Przełomem był gdzieś tam luty, gdzie jest podcast o. No, podcast właśnie o zdrowiu i o leczeniu, kiedy ja wychodziłam z kilkutygodniowego zapalenia zatok. Wtedy to trwało chyba 4 czy 6 tygodni. Teraz pierwsze objawy zapalenia zatok. Dla mnie wyjście z tego to są 2 dni. No, wyleczenie całkowite, powiedzmy tydzień, ale wyjście z tej pierwszej fazy to są 2 dni. Bo cokolwiek się nie dzieje w moim ciele, to ja już go nie zmuszam, ja już z nim nie walczę, ja już nie wyłączam tych objawów poprzez branie środków przeciwbólowych. I tu się zatrzymam, bo to są dwie rzeczy. Nie zrozumcie mnie źle. Medycyna jest dla nas i ja głęboko wierzę w to, że naszym naturalnym stanem nie jest stan bólu. Co innego wziąć tabletkę, kiedy coś się pojawia, a zaopiekować się tym, co się pojawiło. A co innego wziąć tabletkę, kiedy coś się pojawia, ból, i się tym nie zaopiekować, czyli w efekcie zepchnąć to dalej. Kiedy to spychamy tą tabletką, to po prostu do nas wraca. Jeśli dzieje się u ciebie coś takiego, że masz przy sobie zawsze jakieś rzeczy przeciwbólowe, jest to twoje stała komunikacja z twoim ciałem, że ty sobie wyłączasz po prostu ten ból i się nim nie zajmujesz. No to nie jest ta droga. Nie wierzę w to, że mamy czuć ból, to nie o to chodzi. Dzisiaj też Wam podrzuciłam afirmację, która jest dla mnie bardzo mocną afirmacją i do której Was zachęcam, bo wiecie, kiedy zajmujemy się zdrowiem? Kiedy zaczyna się coś dziać. A ja zapraszam, dziś przychodzę powiedzieć, żebyśmy zajmowali się zdrowiem zawsze. Zajmowali się ciałem zawsze, gdzieś. Przy okazji, tak jak zajmujecie się, jeśli jesteście tutaj, na pewno swoim czuciem i na pewno swoim myśleniem. Tak, zapraszam do tego i będę Was zapraszać teraz przez miesiąc do mówienia o tym, żeby ciało dołączyć do tego, co wpływa na jakość naszego życia. Więc ta prosta afirmacja: moim naturalnym stanem jest stan zdrowia. Bo jest. Moim naturalnym stanem jest stan zdrowia. Jeśli pojawia się ból, znaczy, że jestem w dysharmonii. Jeśli pojawia się dysharmonia, znaczy, że mam jakąś informację do tego, żeby czymś coś zaobserwować w swoim rozwoju, w sobie, w swoim momencie życia. Okej. Dobra. Patrzę w notatki, co ja tam jeszcze chciałam powiedzieć. Ok. Jeszcze wróćmy na chwilę może do tych leków, bo sobie zapisałam jedną rzecz, żeby tutaj jeszcze uwidocznić, że jest to prosty sposób na to, żeby się z czymś rozprawić. I do tego, nie wiem jak jest gdzie indziej, ale w naszym kraju bardzo, bardzo akceptowalny i powszechny. Nie dalej jak chwilę temu przeglądałam Facebooka i ktoś napisał, że ma przeziębienie i dajcie jakieś rady. Pierwsza rzecz, która była, mi pomaga Gripex Duo, czy coś takiego, nie? My jesteśmy po prostu tak karmieni ilością reklam na to, na tamto. Tu cię boli, przejadłeś się tutaj, włosy masz za słabe, to bierz. Wszystko na wszystko. Żaden z tych sposobów nie rozwiązuje przyczyny. Żaden z tych sposobów nie zaopiekuje
tej głębokiej przyczyny, która jest w środku. Tabletka, którą weźmiemy na ból, wyłączy nam czucie bólu, ale nie zajmie się nigdy w życiu tym, co ten ból spowodowało. Będziemy sobie troszeczkę w tym ciele i zdrowiu rozmawiać o afirmacjach też, bo Agula napisała: przeziębienie to wołanie organizmu odpoczynek. Jak najbardziej. Przeziębienie bardzo często, u nas w ogóle bardzo często w naszym trybie życia, znowu ten element zdrowia, jakim jest odpoczynek, jest składany gdzieś na bok, no bo przecież nie muszę. Dziś na początek tej serii, tych live'ów, słuchajcie, zapraszam gości do live'ów, żeby też do nas trochę pogadali. I chciałabym tym razem w tej serii, której zamierzam poświęcić około miesiąca, mówienie o zdrowiu, mówienie o ciele, mówienie też o odchudzaniu, bo ono jest dla mnie, może nie odchudzanie jest dla mnie elementem zdrowia, ale nie posiadanie zbyt dużej ilości tłuszczu jest dla mnie elementem zdrowia, bo jest elementem naszej sprawności, więc o tym też w tym miesiącu i chciałabym zrobić webinar, taki godzinny, popołudniowy, wieczorny, żebyśmy sobie przyszli, pogadali, pomedytowali razem dla tych, dla których zdrowie jest ważne, ciało jest ważne albo w ogóle nowe i się zagłębiają w ten obszar dopiero teraz i chcą go dołączyć do swojej ścieżki rozwojowej, tak jak ja to zrobiłam z opóźnieniem. Dobra, a dziś na początek, żeby nie przedłużać, chciałabym trzy proste rzeczy, które można zrobić już dziś. Najprostsze trzy rzeczy na świecie, tak często zapominane. Woda, sen i aktywność. Woda. U mnie woda w kubasie. Nie, można zobaczyć. Kubas jest ogromny. Woda ciepła, bo czas taki, jaki jest. Więc woda dla mnie musi być ciepła i musi być jej dużo. Ten kubas jest wielkości mojej głowy, żebym nie musiała tak cały czas wypełniać. Woda. Woda, 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 woda. Jesteśmy z wody w bardzo dużej części. Woda przewodzi energię. Woda niesie wasze afirmacje i wasze przyciąganie. Nawadniajcie się. Woda oczyszcza. Jeśli robicie jakiekolwiek procesy duchowe, wchodzicie w jakieś kursy, warsztaty, zwiększcie picie wody. Jeśli w jakikolwiek sposób wasze ciało cierpi z powodu na przykład przejedzenia poweekendowego, ciasteczko, wino i tak dalej, albo coś tłustego, woda. Zapraszam dzisiaj do tego. Takie to proste, tak często zapominane, żeby zamiast kawy, albo jak dobra, jak już potrzebujesz tej kawy w tym biurze, weź sobie kawę i weź sobie do tego szklankę wody. I za każdym razem niech to po prostu bierzesz herbatę, weź sobie do niej szklankę wody. Cudowne herbaty, cudowne ziółka, wszystko jest ok. Ale woda jest bardzo, bardzo ważna. Jeden z najprostszych, bardzo szybkich sposobów, żeby na swoje zdrowie i samopoczucie wpłynąć, zwiększyć ilość wody. A jak ktoś na przykład cierpi na, nie wiem, opuchnięty brzuszek i jakieś problemy z trawieniem, to też jest to najlepszy sposób, który sobie można dodać. Sen i aktywność. Sen. Zapomniałam w ogóle o tym, bo już od kilku lat przeszłam na taką drugą stronę tych porannych ptaszków. Aga pisze, zaczynam dzień od kubka ciepłej wody. Ja też zaczynam dzień od kubka ciepłej wody. A potem biorę dzban na nagrywanie, mój dzbanek ciepłej wody. Sen. Zapomniałam o tym, ale sobie przypomniałam wczoraj, żeby wam o tym powiedzieć, bo no kolejny, drugi aspekt, najprostszy, który można sobie już dziś zmienić. Iść spać koło 10. Wprowadzałam to kilka lat temu, w tej chwili chodzenie spać po 10 jest dla mnie wyjątkiem. Wstaję o 5.30, chodzę spać o 9.30 mniej więcej. I do tego was zachęcam, bo ten sen i ten odpoczynek jest dla nas mega ważny. Jeśli jesteś osobą, która rzeczywiście coś robi wieczorem, tworzy, pracuje, a rano odsypiasz i taka jest twoja natura, to super. Ale z mojego doświadczenia większość ludzi czas pomiędzy 20 a 12, pierwszą, spędza na oglądaniu, na telefonie, na bodźcach zewnętrznych
i wcale nie stanowi to prawdziwego odpoczynku. Więc jeśli możesz już dzisiaj, poniedziałek jest zawsze dobry na to, żeby zacząć sobie spać, kłaść się spać wcześniej, szczególnie jeśli ten weekend miał dłuższe wieczory. Mnóstwo ludzi, kiedy ja mówię o tym, żeby iść spać wcześniej, żeby o tej 10 być w łóżku, już zaczynają mówić, że się nie da. No to ja przychodzę powiedzieć jeszcze, jak się da. Warto skończyć jeść o 18. Nie jeść już nic po tym czasie. Nie pić kawy, herbaty, ziółek, sody w sensie napojów gazowanych, jakiś, tylko wodę. A jeśli ziółka czasami, to też takie jakieś leciutkie. No bo tym wszystkim sobie pobudzamy organizm do działania. Każdym herbatniczkiem zjedzonym po 18, jeśli chcemy zasnąć przed 10, pobudzamy sobie organizm do działania. Żeby zasnąć wcześniej, trzeba odłożyć telefon, przygasić światło. Nasza serotonina, czyli ten hormon, chyba tak, który się wytwarza, żeby rozpocząć nasz sen, tak? Jest jakby wytwarzane do tego, żebyśmy poczuli się senni, nie wytwarza się w świetle, bo naturalnie człowiek w dzień miał nie spać, więc kiedy my się otoczymy tymi sztucznymi światełkami, weźmiemy telefon przed sobą, no to mamy jasną informację do organizmu, że to nie jest czas na spanie. Także jeśli chcemy spać, to przede wszystkim telefon odkładamy. Jeśli coś oglądacie, to jest ok, ale żeby to było jak najdalej od siebie. Ja nie wiem, jak to działa, ale w ogóle dla mnie nawet zmiana tego, że ja oglądam coś na telewizorze, a nie na laptopie przed sobą, już powoduje inne... Jezus, to nie serotonina, melatonina. Co ja gadam dzisiaj? Serotonina to przecież od szczęścia. Melatonina nam się wytwarza do snu. Ok. Sen mega ważny, żeby spać wcześniej. Warto nie jeść, nie pić z cukrem, kofeiną, niczego na te 3 godziny przed snem. Warto odłożyć te wszystkie urządzenia i przygasić światła. No i aktywność. Woda, sen, aktywność. 3 proste rzeczy, które można od dzisiaj dla siebie i dla swojego zdrowia zrobić. Aktywność, wiecie co, to też jest takie pojęcie, które chyba wymaga dopowiedzenia, bo ja wcale nie mówię, że teraz trzeba lecieć na siłownię, to nie o to chodzi. Ja się zagłębiam coraz bardziej w to stuletnie życie w zdrowiu i w sprawności i jak się obserwuje te osoby 100 i powyżej 100, no to one zazwyczaj nie chodzą na siłownię, to nie są zazwyczaj osoby, które ćwiczą, a są sprawne. Na przykład tam zawsze jest aktywność, na przykład w kulturze, w Japonii, co jest bardzo ciekawe, co nas różni w świecie zachodu, oni siadają na podłodze, kładą się na podłodze. Człowiek, który siada, je na podłodze, robi wszystko na podłodze albo bardzo nisko, tak, na tych swoich takich kąpkach niewysokich, siedzonkach, czy te łóżka są też bardzo nisko. Zobaczcie, ile razy trzeba zrobić przysiad. 10, 20, 30 razy? Spróbujcie sobie 10 razy usiąść na podłodze i wstać. To jest fenomenalne ćwiczenie, które odbywa się niezależnie. My w świecie zachodu coraz wyższe łóżka, coraz wyższe materace, coraz wyższe samochody. Nie wykonujemy przysiadów. Nie aktywujemy całego swojego ciała. Kolejne części, które tam w tych stuletnich osobach żyjących najdłużej, to bardzo często osoby, które mieszkają gdzieś, gdzie jest bardzo wysoko i trzeba chodzić. Bo się idzie do kościoła na przykład i z powrotem, tak? Więc ta aktywność, to wcale nie chodzi o to, ta nasza aktywność dla zdrowia, to wcale nie chodzi o to, żeby teraz lecieć na siłownię. Ja oczywiście zachęcam do każdej aktywności i sama chodzę na siłownię, i chodzę na jogę, i chodzę na rower, bo to jest dobre dla mojego ciała. Natomiast też uważam, że nie należy przesadzać. Jeśli nie jesteś osobą aktywną, dodaj sobie dzisiaj coś drobnego. Może mieszkasz na 3. piętrze, wejdź sobie po schodach.
Może możesz sobie przejść kawałek do sklepu zamiast podjeżdżać samochodem. Możesz spacer z psem zrobić 10 minut dłuższy, nie tylko stać pod drzewkiem, tylko po prostu faktycznie się przejść i przespacerować. Aktywność, ruch to nie musi być wysiłek i taka walka ze sobą, ja teraz idę ćwiczyć. Nie, to naprawdę może być spacer. My się mamy poruszać, rozruszać, to serce ma zacząć po prostu szybciej bić, szybciej pompować, szybciej pracować. A jeśli nie masz żadnych możliwości, żeby coś zrobić, włącz sobie trzy ulubione piosenki, potańcz 10 minut. To jest świetna aktywność. Albo usiądź na podłodze i wstań 10 razy. Od razu poczujesz, że jest po prostu przyspieszone bicie serca. A to działa dla Twojego zdrowia. Ciało i zdrowie, trzy proste rzeczy: woda, sen, aktywność. Jeśli nie robisz żadnej z nich i za dużo, żeby zmieniać na początek, wybierz tę, która będzie najprostsza i zauważ, jakie to przyniesie rezultaty po kilku dniach, bo i zwiększając ilość wody, i zwiększając ilość snu, a uwaga, to jest bardzo ciekawe, od 10 do 12 ten sen się liczy niejako podwójnie. Jak śpisz przed 10, to do 12 niejako dla Twojego organizmu są jakby 4 godziny. Więc fenomenalnie się jesteś w stanie wyspać do 5. Serdecznie polecam sprawdzić i dać znać, czy macie takie samo poczucie jak ja. U mnie to już działa od wielu lat, więc ja zaczynam zapominać, że to tak jest. I aktywność, trochę tej aktywności dodać. Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ja wiem, że zimno i wieje i ciemno, i tym bardziej to jest idealny czas na to, żeby się swoim ciałem i swoim zdrowiem zająć. Nie na Sylwestra, nie na lato, żeby kostium kąpielowy założyć, tylko teraz, kiedy my najczęściej właśnie na jesień, listopad, grudzień odkładamy to ciało na półeczkę. I ono sobie tam czeka, my się opatulimy sweterkiem, nic nie widać, nic się nie dzieje, biegać nie ma co, no bo przecież nic nam nie pasuje, tylko tutaj książeczka, herbatka i kocyk. No to nie. To ja przychodzę, żeby ten czas właśnie, w którym nam się często to ciało wymyka z tego, jak my chcemy, żeby ono wyglądało, żeby zaopiekować. Jak zajmiemy się snem i wodą, i aktywnością, to ciało będzie nam ogromnie wdzięczne. Zajmowanie się ciałem to zajmowanie się sobą. Z akceptacją i z miłością. Ile możesz? Kawałeczek dzisiaj. Chociaż te kilka minut. Chociaż te dwie, trzy szklanki wody więcej. Chociaż te pół godziny w łóżku wcześniej. Nie z telefonem, a z książką albo z miłością. Kochani, pięknie dziękuję za dziś. Zapraszam, jeśli ktoś ma jakieś pytanie, ja mam jeszcze chwilkę. Jeśli ktoś chce, aby jakieś tematy zostały poruszone w tym obszarze ciała i zdrowia, w rozwoju i duchowości, zapraszam do komentowania, do pisania. A jeśli ktoś chce zapisać się i przyłączyć do webinaru, który dopiero w mojej głowie i dopiero w pomyśle, to zapraszam do podrzucenia maila na kontakt@agacieślak.pl. Będę robić listę. Webinar, spotkanie, medytacja, wspólna rozmowa będzie jak najbardziej za darmo, natomiast chcę, żeby tam były osoby, które są tutaj, słuchają do końca, a nie pojawiają się gdzieś tam z przypadku, tak, żeby to było wszystko w harmonii i w fajnym spotkaniu. Także jeśli ktoś chce, ma ochotę na taką wspólną medytację w okolicach ciała i zdrowia i spotkanie, webinar, podrzucajcie proszę swoje adresy mailowe na kontakt@agacieślak.pl. Tam wystarczy. No, możecie napisać tytuł webinar albo tytuł zdrowie. Zrób film o totalnej biologii. O totalnej biologii. Dobra, zrobię. Bardzo lubię totalną biologię i pytanie, a co jak się ciągle wybudzę w nocy, mimo że chodzę spać o regularnych porach? Zauważ, o czym myślisz, kiedy się wybudzasz. Poszukaj też czasów, czy czasy się powtarzają. Ale najczęściej to są myśli.
Czy jak się wybudzasz, Patrycja, jest, mam jeszcze 3 minutki. Patrycja, jak się wybudzasz, to jest coś, o czym myślisz wtedy, czy po prostu się wybudzasz i nie wiesz, co się dzieje? Patrycja nie odpowiada. Z mojego doświadczenia najczęściej dokładnie praca, ok, czyli stres, czyli trzeba się zaopiekować swoim myśleniem na temat tego, co ja mogę, ile ja muszę i odpoczynkiem, tak, wyciszyć to ciało, żeby ta praca, ona się skończyła, czy tam o 17, czy o 18 skończyła się i nie zaczyna się do 9, to powinno być odłożone na półeczkę. Zaopiekować się myśleniem o pracy, o Twoich oczekiwaniach w stosunku do siebie, o Twoich możliwościach, o nacisku, zaopiekować się myśleniem o nacisku na siebie, czy nacisku przełożonych na Ciebie, na Twoje cele. Temat do obejrzenia. Można sobie zrobić jakąś afirmację albo usypiankę. Z tego co pamiętam, usypianka też mówi o tym, żeby zakończyć dzień, zostawić go za sobą, tak? Czyli żeby ta praca została odłożona na następny dzień. Zazwyczaj wybudza nas nasz umysł, dlatego że coś tam powoduje jakąś nadaktywność. Tak, jeśli jakaś myśl nas wybudza, ona wymaga zaopiekowania, zaopiekowanie się tematem pracy, oczekiwań, stresu czy dalej frustracji powinno uspokoić i spowodować, wpłynąć na jakość snu. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wspaniałego dnia. Pamiętajcie o tej wodzie. Pamiętajcie o tym, żeby się troszkę poruszać i pójść spać troszkę wcześniej. Cześć. Dzięki.